dzisiaj była rozmowa przede wszystkim o kontaktach i o możliwej współpracy między czeskimi i polskimi firmami, między dostawcami, odbiorcami, coś kto proponuje, coś kto szuka. Takie zwykle rzeczy, które interesują przedsiębiorców. Prowadzę w Kłodzku galerię artystyczną Galeria na Wodnej. Skorzystałam z zaproszenia pani Anny na spotkanie Kłodzkiego Klubu Biznesu, do czego zachęcam bardzo serdecznie wszystkich. Panuje tu niezwykle miła atmosfera, rodzinna, przyjemna i można skorzystać z wielu fajnych kontaktów i z wielu praktycznych informacji do prowadzenia swojego biznesu. Przyjechałem ze Świdnicy, jestem, można powiedzieć, uczestnikiem tego typu klubów i przyjechałem do Kłodzka pierwszy raz i powiem, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego klubu, dlatego że atmosfera sprzyja biznesowi. Tak? A szczególnie dzisiaj, w takich czasach, kiedy ten biznes jednak trzeba rozwijać w sposób mądry i wiele osób przerzuciło się, że dzisiaj jest tylko internet siłą, a ja uważam, że jednak relacje międzyludzkie, które tutaj można pozyskać w każdym klubie, jest dużo bardziej perspektywiczne niż to, co robimy na co dzień, zamykając się w swoim biurze, zamykając się w swoich takich, można powiedzieć, czterech ścianach i oczekując, że coś się w naszym biznesie zmieni. U mnie w galerii możemy znaleźć najróżniejsze rękodzieło, które wytwarzam ja sama, ale również rękodzielnicy z okolic i różnych miejsc w Polsce, ale można również skorzystać z kreatywnych urodzin dla dzieci i wielu warsztatów rękodzieła, które organizujemy z różnych okoliczności. Budujemy duże resorty inwestycyjne, co to znaczy, że budujemy obiekty dla turystów, tak? Ale jakby można powiedzieć, inwestorem w te obiekty i w apartamenty, które robimy, są poszczególne osoby, nasi klienci, nasi inwestorzy. W zamian za to, że zarządzamy ich nieruchomościami, dostają od nas w skali roku 8%. To ja tu jestem z tego powodu, abych uzyskał jakieś kontakty na polskich przedsiębiorców, a zaproponował możliwość podania kontaktów do czeskich firm.